koło fortuny decyduje, jaką imprezę organizujemy Bartkowi Kubickiemu. Z racji tego, że Alien został już wykorzystany na mojej imprezie urodzinowej, to tym razem zmieniliśmy go na green. Lecimy! Ej, kozacko! Ciężkie. Mega! Ciężkie, ale fajne. Myślę, że będziemy się dobrze bawić, więc widzimy się już na imprezie. My całym Gen Z byliśmy w trakcie koncertu, dlatego zorganizowaliśmy resztę ekipy, by oni przygotowali całe przyjęcie. Swoją drogą możecie dalej kupić bilety na koncerty, które są jeszcze dostępne w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu. Widzimy się w październiku. Dzień dobry, moi państwo. Witamy w dzisiejszym odcinku. Przejmujemy kanał Gen Z. Yeah. Także robimy zakupsy i co? Szykuje się fajna imprezka. Tak. Z tobą w parze. No dobra. O Jezus Mary, jakie ciężkie. Też bierzemy zgrzeweczkę. Motywem przewodnim urodzin Bartka jest Disney. To robimy... Disney! To robimy czerwony poncz. Napisałem dzisiaj do Hani. Dostałem od niej również listę zakupów i kupujemy czerwone rzeczy. Dobra. Katarzynki, dobra. Pola, poleżynki wywalamy, bierzemy katarzynki. For the win! Jest. Poczekaj, no nie bierz tylko z szynką, weź jeszcze margaritę. No wiem, spokojnie, Pola. Ja nie wiem, faceci to są tacy, że w ogóle mega rzadko ogarniają zakupy. Takie mam wrażenie. Dobrze to robię. Spoko, kobiety sobie dają radę. Panowie, żartowałam. Jabłka arbuz też weź, kochana. O, tutaj dzisiaj ograniczona tylko wyobraźnia. A później faktura 3000. Co, mamy się oszczędzać? Co to, to chyba nie ma być biedna impreza, to są urodziny Bartka Kubickiego. Wymaga tego, żeby był luksus, prestiż. Selected Juicy Lemon. Ale jakieś Juicy takie... Lemon. Nie wyglądają jakby były juicy. No ale może są, wiesz, nie ocenię po okładce. Dobra, to weźmiemy też takie dwa, co? Liczy się wnętrze. Rację mają. Słuchajcie, jak zarówno ja z Mają, jak i Pola z Michem mamy wszystkie nasze zakupy, także widzimy się przy kasach. Oficjalnie najdłuższa faktura w życiu, jaką widziałem. A teraz co? Idziemy załatwiać? Strój dla Bartka. Dokładnie. Jesteśmy przed wypożyczalnią i mam nadzieję, że znajdziemy tutaj coś, co będzie związane z bajkami Disneya. Nie wiadomo, co pan ma też. Aladdin? O, na przykład. A jak wygląda taki strój? Tylko czy w tym on nie będzie jeszcze bardziej przystojny, Pola? Właśnie, nie, w tym nie. Ej, moim zdaniem wygląda spoko to. I patrz, jakie spodnie w ogóle. Ej, tak, to jest to. Moim zdaniem też to mamy. Ej, dobra, to jest fajna opcja. Mamy to. Moim zdaniem też to mamy. Nie spodziewałem się, że to w ogóle będzie tak szybkie. To będzie takie szybkie. Ale to co, przymierzasz to jeszcze dla pewności? No dobra, przymierzam to. Wyglądam tak. Gigasz to! Ej, moim zdaniem to od razu widać, że to jest Aladdin. Widać, że to jest Aladdin. Ty, no, a jak klasa. Cześć kochani, jesteśmy już w domu i zaczynamy dekoracje. Bierzemy się za ogarnianie chaty, bo mamy mało czasu, a impreza jest już dzisiaj, także zapraszamy. Siak, ja pompuję balony. Hola! Dekorujemy dom, let's go! Dobra kochani, Karol nie przygotował sobie stroju, więc ja będę mu robić strój i będę go przebierać za dalmatyńczyka, więc będę malować na białej koszulce za chwilę czarne łaty, a potem dorysuję mu czarny nos, strasznie mi się kręci w głowie, ja pierdolę. A tak się składa, że ja dzisiaj jestem Cruellą Demon, także będę polować na dalmatyńczyki, więc idealnie. No takiej mu dorysuję łaty. A to jest z długim rękawem i to jest eska damska. No to lipa, no trudno, musimy działać na tym co mamy. Najwyżej Karol będzie miał opiętą łapę. Dobrze. Idziesz. Dobrze, że Pola jest koordynatorem działań, to nie muszę się złać Olka. Już się tak postarałem. Moi kochani, jakbyście się zastanawiali w ogóle, czemu to my przygotowujemy tę imprezę, powód jest bardzo prosty. Gen Z ma dzisiaj koncert i od rana mają próby, meet and greety i tak dalej. Wczoraj mieli koncert w Łodzi, dzisiaj mają koncert w Krakowie. Idziemy na niego, ale oni po prostu nie mieliby czasu przygotować tej imprezy, dlatego my po prostu przejęliśmy ten kanał i przygotowujemy imprezkę dla Bartka. I w ogóle to jest chyba taka pół impreza niespodzianka. W sensie wiemy, że Bartek coś tam wie, ale nie do końca. Dzień dobry, a co tutaj nagrywamy? Luźny vlog. Luźny vlog? Cześć! Pokażę wam, jak luźny jest ten vlog. Paszek, jestem luźny. Mordo, to jest najluźniejszy vlog na świecie. Halo.
O la la la. Fajnie było, chciałam. Co, Karol też? U la la la, aż dymek poszedł. Słuchajcie, jest bardzo fajnie, oczywiście jak zwykle przed koncernami jest to myślę, że już u nas tradycja, że stres jest. Mimo stresu będzie dobrze, ale jest luźno, ja! Yeah. O, brusik, proszę państwa, piękny, plastikowy, żeby się nie zniszczył z tym, jak się coś wyleje. Idealny na imprezki. Słuchajcie, jestem już pod koniec dekorowania domu Jensy na urodziny Bartka. Zostało tak naprawdę tylko przywiezienie DJ-ki, która będzie tutaj już za kilka godzin. Jak możecie zobaczyć, cały pierwsze piętro domu Jensy jest wypełnione balonami. Są one dosłownie wszędzie. Słodziutkie myszkamiki. Zostało tutaj tylko się trochę ogarnąć. Smakołyki i przekąski też są już tutaj wyłożone na stole. Napoje również są w kuchni przygotowane. Jedyne co zostało, zainstalować DJ-kę i można rozpoczynać zabawę. Ja miałem w topie jedną małą, że powiedziałem, że Juli, tam masz brązową bluzę, ale super, mogę pożyczyć. Będę Tarzanem. A wiesz, tak, Tarzanem mówię. Nie no. On coś tam mówi o Kubusiu Płatku, a ja tak, Kubuś, o, ja się przebieram. I po prostu odwróciłem się i nie gadałem do niego, po prostu przestałem gadać. Kochani, Bartek ma swoje urodziny i stwierdziliśmy, że koniecznością jest po prostu, żeby zrobić mu prezent już tutaj na scenie. I właśnie mamy dla niego torcik, także ja odpalam wniosek o i zrobię mu fajną niespodziankę. I przy okazji wszyscy zaśpiewamy 100 lat, będzie wspaniale. Myszki Miki. Skali, dlaczego? I jest tam logo Disneya. Skali, dlaczego? Jak myślisz? Słuchajcie, kochani, mam tutaj małą niespodziankę, którą zobaczycie już niedługo na kanale, ponieważ od razu po koncercie jedziemy świętować rodziny Bartka! Tak! Jedziemy na imprezę. Bartek ma być dzisiaj Aladynem, taki strój mu wybraliśmy. A czym by był Aladyn bez swojej lampy? Sprzedają każdemu życzenia, jak ktoś mnie potrze, bo tak się pocierało lampę od Aladyn. Dobra, widzieliście, wszystko mega pięknie wygląda i to też musiało wyglądać, bo ogólnie w zlewie jest delikatnie syf i postanowiliśmy to zakryć piękną, jak się nazywa? Blandeką. Piękną blandeką z miszkinki, żeby po prostu nasz szef Karol Fris Wiśniewski się nie zdenerwował, że nie zmywamy naczyń. I zapraszam na imprezkę, let's go! Powiedz mi, ty mi masz powiedzieć, gdzie jedziemy? Na hel! Nie mogę ci powiedzieć. Boże! Bo my chcę jechać do piekła, halo! Bo my będziemy wspierać Bartka, a ja będę pod skrzydłem Patryka. Ja jestem skrzydłowym! Ej, to są skurzone żądania. No bo dzisiaj... Aaaa! Odkryj mi ten fotel! Masz coś na pój? Bartuś ma zamknięty cały czas, pilnujemy. Chciałam powiedzieć, że Michał to mój ulubiony raper. Yo, słuchaj tego, siema, siema. Cześć, siekiera, siekiera. Nikt się z tej imprezy nie wypiera. Oliwier, idziesz tutaj na stację? No. Nie, ja też! Nie wierzę, że to jest stacja. A jest tu ktoś ze mną, czy nie? Ej, jak nie ma nikogo, to może podejrzę, gdzie jesteśmy. Znaczy, nic nie widziałem, jak co? Ale nie ma stacji tak blisko studio. Byś się zdziwił, je. No właśnie, nie. Co? Z jakim chcesz sosem? Faustynka! Pytam serio, jakby kupujemy ci hot doga, z jakim chcesz sosem? Ej, jak dostanę hot doga, to zrobię salto w bok. Duńskim i tysiąca wysp. Widzowie, właśnie podjeżdża do nas party bus i wygląda mega epicko. Wielkie to ma pojemność 30 osób, co jest? Niech ktoś z was go wprowadza, Pawełek z kimś. Ja! Ja jestem odpowiedzialny, ja go wprowadzę, chodź! Chodź, Morcia! Nie otwieraj oczu. Czyżby nie było hot dogów na tej stacji? Spokojnie, czekamy. Dostaniesz w swoim czasie hot doga. Tylko nie tutaj, musimy wana zmienić. Uwaga na głowę, bo masz zbyt piękną. Poczekaj. No właśnie, but mi się rozwiązał. No, poczekaj chwilę. I stój. Teraz oczy za 3, 2, 1. 100 lat, 100 lat, niech żyje!
Ja robię karierę, na przejażdżkę przez godzinkę po mieście. To kolejna noc, tym razem twoich marzeń. Chociaż nie jestem piłkarzem, dziewczyno, to się króli. Ej, ale to jest chata. Ja pojdziemy dziś na plaży w Stegnie. My jedziemy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Ej, nie znam cię, ale mnie znasz mnie. Zapraszam na przejażdżkę. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Ej, sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Hej, hej! Zrobię to, co każda dziewczyna by chciała. W całym kraju, no! Jesteś za stary już! Ale i tak cię kocham! Tak! Ja się chcę bawić, tutaj lecę! Mam kłodki złotą kietę! Moja suszka Porsche! Jeden jeden! Szybki jak błyskawica! Naturalne usta! Ej! Ej! Cię cudowny partybus. Dziękuję pięknie, nigdy nie byłem w takim. Poprawił mi nastrój. Panorama ta w Mariocie. Apartament na hasło. Dziś jest nasze jutro, nie ma. Nikt nie zatrzyma nas. Idziemy bardzo kulturalnie. RKO from nowhere. Proszę państwa, Bartek teraz oficjalnie zareaguje na wygląd zewnętrzny busa. What the fuck? Ej, to jest Chrysler? To jest Chrysler? Co to jest? Ford, oczywiście. Mocne, co? Ej, fajny. Gościu, to jest Super Duty. Ej, patrz, Connecticut. Pan przygazuje troszkę. Diesel. Daj amerykański śmierdzący diesel. Czas teraz na finałową lokację, Bartu. Siadaj, lecimy. Do ognisia wrzuć stare zdjęcia. Kalifornia. Proszę państwa, tak się bawi Gen Z. Rozpierdziel na każdym koncercie. Nie może was zabraknąć. Good. Jesteśmy, słuchajcie. Patrz teraz to. Witamy pod domem Gen Z. Welcome. Jestem pewien. No to się zimie, dawaj, idziemy. Let's go. Rodzice Bartka są u góry. No tak. Dziadkowie. Dziadkowie. O ja. Poczekajcie. Satelita. Widzowie, bo zaraz Bartek Kubicki przyjdzie i to jest wszystko, on nie wie nawet gdzie tu jest, nie? O to chodzi. Ej, siema, Benek, fajny, wie. 3, 2, 1. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Hej! Sto lat, niech żyje, żyje nam. Hej! Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Najlepszego Bartuś! Zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego, bądź zawsze szczęśliwy. Wszystkiego najlepszego, żeby się spełnili wszystkie życzenia. Wszystkiego najlepszego. Najlepszego. Stara dupo. 23 Michael Jordan. Dobra, słuchajcie, ogólnie super, mega fajnie. Bardzo się cieszę, że to jest to miejsce. Ja ogólnie byłem niemalże pewien, że tu będziemy mieli. Myślałem dużo o tym, zastanawiałem się, no bo kto się nie zastanawia, co jest na moje urodziny. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym miejscu, bo i tak jestem trochę zmęczony po koncercie. Wiem, że nie będę siedział tak bardzo, bardzo długo, więc cieszę się, że jestem w Krakowie, w komfortowym miejscu, w domu Gen Z, gdzie wiem, że będę mógł sobie fajnie spędzić też noc i się wyspać, bo bardzo mega staram się w naszych koncertach dla was. Ale już, nie gadamy. Mordo, ty zalady! Dobra, ale zarąbiście! Jestem Aladynem! A gdzie masz swoją lampę? Mordzia, gdzie jest mój dywan? Jesteś, czekaj, jesteś Aladynem! Dam mi ale dywan! Czym byłby Aladyn bez lampy? Bartur! Tak. O Jezus
Maria, przepraszam. Dziękuję bardzo, dziękuję. Bądźcie piękny, szczęśliwy i wspaniały. Dziękuję bardzo. Albo piękny już nie bądź. Bartek, tak, jesteś taki hot, że postanowiliśmy cię trochę ochłodzić. Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Bartek, jesteś taki hot, tak, że kupiliśmy ci maseczkę odchładzającą. O jest! Bartek, jesteś taki hot, że kupiliśmy ci gumy odchładzające i pastylki miętowe. Yeah. Dodatkowo wiemy, że uwielbiasz kawę. Szacun z kofeiną. Wszystkiego ale... najlepszego. Yeah, ale super. Jest to plugin do programu muzycznego, bo gadamy sobie troszkę o tym, jesteśmy zajawieni. Mega fajne, dziękuję ci bardzo. I zawsze zróbmy szybkie podsumowanie, kto się za to przebrał, bo jest to impreza tematyczna, temat Disney. Ja się przebrałam, słuchajcie, za Kidę z Atlantydy. No to jest strój wygrzebany z szafy na szybko bardzo. Karol jest dalmatyńczykiem. Musisz coś zobaczyć, jest deszcz, chodź. Jezu, dobra. Proszę państwa, gotowy? O Boże, ja wiem. Nie! Idziemy zapolować na jakąś zwierzynę. No właśnie, co do przebrań, Bartek jest Tarzanem, a Martel jego matką. Za oknami noc! Czego chcesz, dziewczyno, ja wiem. Tarzana! No way! Nadal jest mój t-shirt na jego dupie. Ej, znalazłem Mortalcia. Gdzie? Na razie kawałek. Część przednia. Hitem! Chcesz, to możesz się przytulić, ale nie będzie mi więcej. Pomożemy cię, odporić się. Nie znasz mnie, ale ty znasz mnie. Zapraszam na przejażdżkę do mojego BMW albo pakuj multiplayer. Zostaw tego kolegę, on nie doceni cię. Tańczymy dziś na plaży w stregie. Masz swoją lampę? Lampę mam, dywanu nie mam, dywan sprzedałem i mam lampę, którą można potrzeć. Pokażesz lampę? Chodźmy zobaczyć lampę Aladyna. Słuchajcie, znalazłem moją lampę Aladyna. Jest tutaj jedna prosta zasada. Potrzyj lampę, a uzyskasz. Trzymaj liczne życzenia. To jest strój dla ciebie, który ja wybrałem. Jedziemy. Tygrysek. Cały melanż bez przebrania, na końcówkę wbijam. Idziemy. Chłopcy, jest super goofy. Wygląda stary. Gazu, to jest szpera, to ma jechać. Goofy się kieruje ruchem drogowym. Mamy nadzieję, że Bartusiowi urodziny się podobały, a my widzimy się już w następnym odcinku o 17.